minęła zima, minęły mrozy. Także pełną parą można kontynuować wszystkie prace budowlane. To takie z takich ciekawostek, no mamy tutaj sporo odwiedzających, zorganizowane grupy oczywiście, które chcą zobaczyć, jak powstaje budynek. No i już w tym stanie surowym robi ogromne wrażenie. Żelbet jest zrobiony w 99%. Dzisiaj wylewamy ostatnie dwa stropy, w tym strop nad salą Jana Pawła II. Pozostaną nam tylko drobne elementy typu attyki i jakaś mała architektura. To jest koniec, powiedzmy, jakiegoś pierwszego etapu. Teraz wchodzimy w etap dużo trudniejszy, bo to jest etap robót wykończeniowych i instalacji. Ze względu na to, że tutaj jest bardzo dużo instalacji, samych instalacji przeciwpożarowych jest 5 rodzajów, a w związku z tym to wszystko będzie trzeba skoordynować. Mokre roboty konstrukcyjne zmierzają ku końcowi. Wykonujemy również też prace związane z konstrukcją stalową, na przykład obudowy wind panoramicznych. Wcześniej wykonaliśmy salę Jana Pawła II w konstrukcji stalowej. Rozpoczęliśmy instalacje sanitarne i zaczynamy to wszystko od garażu. Już instalacje sanitarne trwają. Rozpoczęliśmy roboty elektryczne i też te roboty prowadzimy z elementów tak zwanych trudnych, poza elementami technicznymi, instalacyjnymi. Będą elementy związane z obudową budynku, czyli z montażem blach kortenowych i całego ocieplenia. Ten budynek zmienia ten plac. Nasze krzyże, Plac Solidarności był taki osamotniony, nie był przyjaznym miejscem. Ja mam wrażenie, że pomnik i budynek świetnie ze sobą korespondują. Tak? Pomnik nabrał takiej godności nowej, a znowuż sam pomnik i to miejsce noblitują budynek. Już nie mówiąc o tym, że budynek wpłynie na to, że przynajmniej mała część starej stoczni, tej przestrzeni historycznej, zostanie zabezpieczona i będzie miejscem pamięci. To już teraz widać. Chcielibyśmy mieć na ten rok obiekt zamknięty, tak żeby zimę można było pracować już w środku, a żeby to można było, trzeba zrobić jeszcze kotłownię do dolnego źródła ciepła i chłodu. Budynek jest posadowiony na 110 sądach. Te sądy są pod spodem. W tym roku planujemy uruchomienie kotłowni i już na zimę będziemy chcieli wstępnie te sądy użytkować.